Niech będzie uwielbiony Pan Bóg Jahwe Jezus. Witam wszystkich. Mówi Zofia. Pan Bóg miłością, sprawiedliwością, stwórcą i władcą wszechświata, odkupicielem i zbawicielem i miłującym naszym Ojcem. Pozwólmy przemówić Słowu Bożemu, Biblii, na temat Pana Boga, który jest miłością, sprawiedliwością, stwórcą i władcą wszechświata, odkupicielem i zbawicielem, a równocześnie dobrym Ojcem, wzywającym wszystkich do pokuty, aby wszyscy zostali zbawieni i żyli wiecznie w Królestwie Bożym. Korzystam z Pisma Świętego w przekładzie z języków oryginalnych, opracowanym przez zespół pod redakcją księdza Michała Petera i księdza Mariana Wolniewicza. W tym przekładzie imię Boga Jahwe często się powtarza. Pan Jezus jako Bóg ma prawo do tego tytułu. Boże, Ty jesteś miłością, dobrocią, sprawiedliwością. Obejmujesz swoimi promieniami miłości każdego z nas z osobna. Jego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Mateusza, rozdział 5, werset 45. Ty, Boże, jesteś doskonałością. Ty, Jezu, w Mateuszu, rozdział 5, werset 48, wzywasz ludzkość. Wy zatem bądźcie tak doskonali, jak doskonałym jest wasz Ojciec w niebie. Ty, Jezu, w Mateusza 7, rozdział, werset 11, pouczasz. Jeżeli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre rzeczy swoim dzieciom, to tym bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Wielka jest Twoja, Boże, miłość do nas. Biblia w Jana, rozdział 3, werset 16 oświadcza. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jahwe przepowiada w Izajaszu, rozdział 9, werset 8-9, albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany, na jego barkach władza spoczywa i nazwane będzie imieniem Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności i Książę Pokoju, aby rozprzestrzeniało się jego panowanie i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, aby utwierdzić go i wzmocnić. Gorliwość Jahwe zastępów to sprawi. Ojciec Jahwe w Izajaszu, rozdział 53, mówi o swym Synu Jezusie Chrystusie. Zgardzony był tak, że mieliśmy go za nic, a przecież on dźwigał nasze niemoce i wziął na siebie nasze boleści. Choć nie popełnił bezprawa i fałsz w jego ustach nie powstał, lecz wolą Jahwe było zrzeczeć go w cierpieniu, skoro oddał się na ofiarę przebłagalną. Będzie oglądał potomstwo i dni swe przedłuży, a sprawa Jahwe dzięki niemu zwycięży. Za utręczenie swej duszy oglądać będzie światłość i poznaniem Jahwe będzie nasycony. Sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu, wziąwszy na siebie ciężar ich win. Pan Jezus w Mateuszu, rozdział 28, werset 20, zapewnia nas o swej obecności wśród nas przez całe ludzkie życie. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do końca świata. Mamy również Ducha Świętego, o czym zapewnia nam Jezus w Jana, rozdział 14, werset 26. Obrońca zaś Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, nauczy nas wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Bóg jest Duchem i Jego czciciele powinni oddawać Mu cześć w duchu i w prawdzie. Jana, rozdział 4, werset 24. Zarówno w Jana, rozdział 4, werset 24, jak i w dekalogu, Bóg zakazał czczenia obrazów, figur. Kościoły protestanckie, w przeciwieństwie do kościoła rzymskokatolickiego, oddają Bogu cześć w duchu i w prawdzie, nie czczą obrazów ani figur.
Kościół rzymskokatolicki zmienił dekalog Boży zawarty w Księdze Wyjścia, rozdział 20, werset 1-17. Mamy więc dwa dekalogi, dekalog Boży i dekalog katechizmowy Kościoła rzymskokatolickiego. W dekalogu katechizmowym brak jest pełnej treści dekalogu biblijnego. Kościół usunął drugie przykazanie zakazujące czczenia obrazów i figur, natomiast przykazanie dziesiąte podzielił na dwa przykazania, dziewiąte i dziesiąte. Przykazanie czwarte dekalogu biblijnego nakazujące święcenie siódmego dnia tygodnia, soboty, zmienił, zastępując święcenie soboty niedzielą, dniem słońca. Pan Bóg wymaga od nas przestrzegania dekalogu Bożego, biblijnego i według dekalogu Bożego, biblijnego sądzić nas będzie. Pan Jezus stwierdza w Mateusza, rozdział 5, werset 17-19. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo i proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą i dopóki nie wypełni się wszystko, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie. Ktokolwiek więc zniósłby jeden z tych przepisów, choćby najmniejszy, i tak nauczał ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto by ich przestrzegał i nauczał, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Zastanów się, szanowny słuchaczu, nad tym stanem. Sam sobie odpowiedz na pytanie, który dekalog jest prawdziwy i którego należy przestrzegać, by zostać zbawionym. Powiedzcie, przedłużcie dowody, nawet naradźcie się wspólnie, kto przepowiedział to z dawien dawna, ogłosił już wcześniej. Czy to nie ja, Jahwe? Poza mną nie ma Boga innego, oprócz mnie nie istnieje Bóg sprawiedliwy i zbawca. Nawróćcie się do mnie, a dostąpicie zbawienia wszystkie krańce ziemi, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Przysięgam na siebie, z ust moich sprawiedliwość wychodzi, słowo nieodwołalne. Wszelkie kolano zginać się będzie przede mną i wszelki język na mnie przysięgać. Będą mówić o mnie, tylko w Jahwe jest sprawiedliwość i moc. Do Niego przyjdą wstydem okryci wszyscy, którzy się Mu sprzeciwiają. W Jahwe odnajdzie swe prawo i chwałę całe potomstwo Izraela. Izajasz, rozdział 45, werset 21-25. I dalej w Izajaszu, rozdział 46, werset 4, werset 8-13. Boże, obwieszczasz, do waszej starości ja ten sam pozostanę, aż po wiek sędziwy. Ja nosić was będę, ja stworzyłem i ja dźwigać będę, ja poniosę i ocalę. Pamiętajcie o tym, zapłońcie ze wstydu, bierzcie to sobie do serca, odstępcy. Pomnijcie na przeszłość sprzed wieków. Wszak ja jestem Bogiem i nie ma bóstw innych. I nie ma nikogo podobnego do mnie. Ja od początku ogłaszam przyszłość i od wieków to, co się jeszcze nie zdarzyło. Powiadam i moje zamierzenie zostanie spełnione i wolę swoją całkowicie przeprowadzę. Co zapowiedziałem, to urzeczywistnie, jak przepowiedziałem, tak przeprowadzę. Słuchajcie mnie, wy opornego serca, dalecy od sprawiedliwości. Moją sprawiedliwość przyspieszę, nie jest już ona daleko i moje zbawienie nie ulegnie zwłoce. Dziękuję.